Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w grze Next Car Game. Jest to na razie wersja alfa, ale chciałbym wam pokazać kilka rzeczy, których będziemy mogli się spodziewać właśnie od pełnej wersji tej gry, co będziemy mogli tam zobaczyć i co będziemy mogli porobić w samej tej grze. W dzisiejszym odcinku trochę pokręcimy się po tym menu, które tutaj widzicie i jak mniej więcej ono wygląda, jak prezentują się samochody. W kolejnym odcinku pojeździmy sobie trochę po wyścigach, takich okrążeniach, a w jeszcze kolejnym pokażę wam tryb Demolition Derby. I wtedy będziecie mogli zobaczyć, co naprawdę się dzieje i o co w tej grze chodzi. Tak więc zapraszam was. Na początku chciałbym wam właśnie przedstawić trochę to menu i czego możemy się spodziewać, bo trochę zostało już więcej ujawnione niż do tej pory i bardzo się z tego cieszę, bo zapowiada się naprawdę fajnie. Jak widzicie, możemy ruszać i oglądać ten samochód. Ładnie wygląda. Bardzo ładnie się to wszystko prezentuje. Widać wszystkie refleksy, które tutaj są. Bardzo ładnie się odbijają. Widać też nasz garaż. Zastanawiam się, czy to nie będzie właśnie z takim postępem, tak jak było w na przykład Gridzie dwójce, że ten garaż będzie się zmieniał wraz z postępem. Bardzo fajne by to było, ale na razie tego nie wiemy. To są tylko moje przypuszczenia, bo zobaczcie, że nawet część z tych rzeczy, które tutaj mamy, są jeszcze zablokowane, tak jak Market Research i Social, nawet nie ma nazwy profilowej na tutaj Steamie. Ta gra jest do kupienia na Steamie, ale jeszcze nie ma takiego Steama zaimplementowanego właśnie tego trybu socialowego. Tutaj nawet nie mamy jeszcze takiej typowej kariery, tak, bo później będziemy mieli, z tego co tutaj widać, będziemy mogli naprawiać samochód, jakieś szukać znajomych, prawdopodobnie informacje o samochodzie, będziemy mogli ten samochód nawet wybrać na przejażdżkę próbną, sprzedać go i ustawić jako ulubiony swój samochód. No, a najważniejsze co tutaj jest i co zostało dosyć mocno wprowadzone, to tuning, a raczej zmienianie części samochodowych. Bardzo tutaj można się też skupić w tym kontekście, jak mniej więcej będzie wyglądał na przykład to The Crew, chociaż The Crew ma o wiele bardziej zainicjowaną animację zmieniania tych części. Na razie silników mamy dwa do wyboru. Od razu nam się tutaj po prawej stronie zmieniają wszystkie te wartości, tak, mamy do wyboru V8300 koni mechanicznych oraz 500 koni mechanicznych, więc weźmiemy sobie ten, zainstalujemy. Mamy oczywiście dwie skrzynie, nie wiem, szczerze wam mówić, nie wiem o co chodzi tutaj z tymi skrzyniami. Jeżeli ktoś wie, to bardzo bym prosił, bo nie wiem, 3 SPD, nie wiem co to może znaczyć, aż tak nie jestem wielce, nie znam tego języka angielskiego technicznego. Tutaj oczywiście, czy mamy, chcemy mieć zablokowany dyferencjał, ograniczony i otwarty, znaczy niezablokowany, o może tak będzie lepszy. Tutaj jeszcze tak, co to było? Suspension, czyli zawieszenie. Trochę tam się znam na tym angielskim, więc postaram się to trochę przetłumaczyć. No, standardowe zawieszenie rally, czyli rajdowe, i racing, czyli na taki dosyć asfaltowy teren, który też jest. O, zobaczcie, że on nam się albo podnosi, albo nam się obniża. Pewnie ten standard to będzie najlepszy na Demolition Derby. Rally to będzie na tą nawierzchnię szutrową, natomiast racing na tą zwykłą, czyli asfaltową. Hamulce. Front. Czyli mamy na hamulce na przód, zbalansowane i na tył. O, będzie sporo tutaj rzeczy do omówienia, ponieważ prawdopodobnie każda też część jakoś wpływa. Nawet opony, które tutaj mamy, to są właśnie takie opony standardowe, prawdopodobnie na tę arenę. Opony właśnie na tą szutrową nawierzchnię i opony na asfalt. Bardzo fajnie się zapowiada. No i oczywiście mamy, co się niedawno w miarę pojawiło, jeszcze do tego nie doszedłem, pojawiły się malowania. Mamy jakieś już dostępne malowania tych samochodów, które możemy sobie tutaj wybrać i mniej więcej zobaczyć, jak one już wyglądają. Mam nadzieję, że tych malowań będzie jeszcze więcej, nie tylko 5,
A na przykład jeżeli byłby jeszcze otwarty na przykład sklep w tym w Steamie, gdzie takie otwarte, że społeczność mogłaby robić i to modyfikować. Jeju, wiecie co by się wtedy działo? W tej grze ta gra miałaby na pewno bardzo dużo więcej możliwości, możemy przybliżać nawet i oddalać co się tutaj dzieje i oglądać ten samochód. Nawet ładne jest to malowanie, takie zielono-białe. Może nie najładniejsze, bo tutaj chodzi o zderzanie się. Nawet tą rdzę, która tutaj gdzieś się pojawia na masce, te wszystkie otarcia widać doskonale i widać, że to te zdeformowania pięknie wyglądają i że te samochody się prezentują świetnie. Grafika jest... No ja gram na maksymalnych ustawieniach, bo pozwala mi na to właśnie mój komputer, więc na razie tutaj podczas menu wyciągam spokojnie te 60 klatek. Dziwi mnie jedna rzecz z tego, co mi tutaj Action pokazuje, że to jest robione w DirectX 9, a nie na przykład w 11, co mnie bardzo dziwi. No ale zobaczymy. To jest jeden z samochodów. Jest też właśnie samochód American Sedan, czyli taki kolejny sedan. Ten samochód przypomina mi właśnie z takich typowo starych filmów amerykańskich, gdzie tutaj były jakieś filmy. Nawet pamiętam, że podobny samochód był w, o ile się nie mylę, w GTA 4, że można też było za takim zasiąść. I też mamy tutaj takie same rzeczy, które możemy sobie ulepszyć. Właśnie opony, silnik, zawieszenie. To są właśnie te same rzeczy. No i oczywiście pokażę wam jeszcze te malowania, które tutaj są dla tych samochodów. Jakieś sobie tutaj wybiorę ładne. O, niech będzie to. Jeju, ten samochód przypomina mi z jakiegoś filmu, co był taki stary film. I ten samochód pomalowany na czarno-biało. Nie wiem, czy pamiętacie, bo ja teraz nie pamiętam w ogóle tytułu tego filmu, ale wiem, że był. Ojeju, ten ma nawet lampę rozwaloną. Świetne, detale tych samochodów są naprawdę świetne i te odbicia, które tutaj są, które się pokazują na tych autach, też są świetnie odwzorowane. Jeju, a to jest dopiero wersja pre-alpha. Co to będzie się działo, kiedy ta gra wyjdzie? Całkowicie wyjdzie. Dobrze, że zamówiłem właśnie tą wersję wcześniejszą i mogę wam to też pokazać. I dobrze, że coś takiego robią twórcy, tak jak na przykład Project Cars, taki teraz Next Car Game pokazuje swoje wersje wcześniejsze. No i tutaj mamy takiego, szczerze mówiąc, dla mnie jest to taki typowy nasz polski maluszek, chociaż z przodu, czy nawet podobny jest trochę do malucha. Z tyłu już troszeczkę mniej, bo ta tylnia klapa przecież w maluchu też jest, też mamy silnik na tył. Jest po tylnej stronie, tak samo i tutaj. No tylko, że maluch ma bardziej ścięty ten tył. A tutaj jest jeszcze taki malutki, jakby się tak z boku przyjrzeć, taki bardzo malutki sedanik z tym spoilerkiem, a maluch to taki typowy hatchback. No i cóż. Jest to taka szybka pokazówka, ponieważ nie ma tutaj za bardzo co do pokazania też. Żeby... Jak to? To silnik z mniejszą mocą daje... A, większa prędkość maksymalna, a gorsze przyspieszenie. Ha, ciekawe. A jak zainstalujemy to? Ło! Jeszcze większy top speed. No, to czyli tutaj trzeba troszeczkę się pobawić i popatrzeć, co jest tutaj najlepsze. Zablokowany dyferencjał da nam, o ile się nie mylę, samochody do driftu mają właśnie zablokowany dyferencjał, żeby one mogły się tak fajnie ślizgać, a jeżeli mamy otwarty dyferencjał, na przykład w samochodach z napędem 4x4, obie osie mają oddzielny dyferencjał i wtedy każde koło inaczej reaguje i może wyłapać powierzchnię, więc też trzeba na to zwrócić uwagę, więc trzeba mieć trochę pojęcia na ten temat, żeby trochę tutaj się ogarnąć w tej grze. Ja sam nawet mam trudności, bo trochę wiem, znam się na tej technice samochodowej, ale wiem, że czasami mogę się pomylić, bo już mi się te wszystkie informacje też mieszają i to mogą być takie niedoprecyzowane wiadomości.
Natomiast na pewno nie hamulce na przód, tylko zbalansowane. I od razu sobie ustawię ten samochód na rajdy, żeby móc wam pokazać właśnie w kolejnym odcinku. Czyli weźmiemy sobie właśnie na jakiś tam właśnie na shooter. Jeszcze popatrzymy na malowania. Tutaj jakieś takie... te okienka powinni inaczej zrobić, bo cały samochód zasłania. Jakieś takie niebieskie. Nie za bardzo. O, to żółte. Bardzo mi się przypomina tej malowanie z Derta. O, weźmiemy sobie, zostawimy chyba to biało-czerwone, tak żeby ładnie zacząć kolejny odcinek. No to chyba było pierwsze malowanie tego samochodu, które było dostępne w grze. No ale cóż, będziemy tym samochodzikiem sobie jeździć. Chociaż tamte samochody na pewno mają lepsze trochę osiągi. Ale chyba na początku też ma napęd na 4? Nie, też ma napęd na tył. Ale jako, że jest chyba lżejszy, to będzie się nim lepiej prowadzić. I miejmy taką nadzieję. Tak więc to był krótki taki wstęp, właśnie żeby pokazać wam, jak wygląda to początkowe menu w grze The Next Car Game. Natomiast jeszcze tutaj pojawi się odnośnik do wyścigów, gdzie zachęcam was bardzo serdecznie zobaczyć, jak wyglądają te wyścigi i jak ta gra prezentuje się w akcji, a nie tylko w menu. Tak więc do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!